Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy rozgrywkę w Horizon Zero Dawn. Skończyliśmy ostatnio w takim dosyć, że tak powiem, spokojnym miejscu i dzisiaj od tego momentu kontynuujemy. Także zobaczmy, jak będzie nam dzisiaj rozgrywka szła. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również wam się spodoba. Tu mamy porady w tej chwili. Widzisz tę roślinę? O właśnie. To zdrowoziele. Tu żeśmy zakończyli. Do sakwy. I teraz kontynuujemy. No dalej, Aloy. Zerwij te owoce. No próbujmy. Mówiłem. Zbieraj owoce. No dobrze, zbieramy. Uważaj i zbieraj owoce. Dobrze. O. A teraz je zjedz. Czyli ku. Mają gorzki smak, ale mogą uratować ci życie. A no właśnie. Zawsze miej ze sobą lecznicze owoce, kwiaty mi się tutaj i rośliny. Przesunął. Gdzie jesteśmy? Ta dolina jest jedynie częścią obręczy Wszechmatki. Obręczy? Plemię Nora strzeże tych ziem przed niebezpiecznymi maszynami. Zazwyczaj. Czekajcie, gdzieś tutaj... A nie, on mi każe po prostu tutaj ze śladami. Dobra. W dole rzeki znajdziemy stado maszyn. Tam nauczę cię polować. Dobrze. Są niebezpieczne? Wszystkie maszyny są niebezpieczne. Nie można ich lekceważyć. Ale jestem przy tobie. Okej. Aloy, zbliża się. No, no. Kucnij i chodź za mną w wysoką trawę. Dobra. Tam. Głowa nisko. Maluchy. Nie, Aloy. Te maszyny nazywają się czujki. Jeśli chcesz przeżyć w dziczy, musisz unikać ich spojrzenia. Pokażę ci. Słuchaj uważnie i rób to, co ja. Dobra. Nie ruszaj się. Niech przejdzie. Nie wychylaj się i chodź za mną przez szlak w tę wysoką trawę. Stój, kolejny. Niech przejdzie. Dobra. A, tu jest, dobra. Widzicie, jaki fajny? Chodź, jakby latarka. Ta strona. W pyszczku, która świeci. Im wolniej idziesz, tym mniej cię słychać. Dobra. Pochylona hałasujesz dużo mniej. Dobra. Zaczekaj. O, kolejny. Z latarką w pyszczku. Nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę, jak ten stwór przychodzi, to słychać, to gdzie on ostatni. Jest. Ruszamy. Prawy, lewy kanał. Dobra, idziemy dalej. Aha, czyli mogę już wstać, dobrze. Dobra robota, czujki cię nie wykryły. No. A teraz chodź, stado powinno być przed nami. Dobra. O, zajączek. Zajączek. O, a to kto? Kto to? Nieważne. Czemu tam jest? Jakiś zwinny. Uśmiecha się do nas. Tep! Wracaj na swoje miejsce! Tep! Gdzie jesteś? Nieważne. Pochodzi z plemienia. Nie możemy gadać. A może on nie lubi plemienia? No to jest głupcem. Chodź, poszukajmy stada. Za mną. Dobra. O, zbiorę roślinkę.
Tam, widzisz? To są bieguny. Gdzie? A, tam prosto chyba. O, patrzcie! Czemu je przepędziłeś? I też świecą. Żeby ci pokazać, jak płochliwe są niektóre maszyny, gdy cię zobaczą, najlepiej podchodzić po cichu. O, tu mamy roślinki, patrzcie. Dogonimy je trochę później. Dobra. Zobaczysz. A nie, kamienie jakieś. Ale to pozbierajmy sobie. Teraz to. Teraz znajdź kamienie, które zmieszczą ci się w dłoni. Czemu? Rób, co mówię, Aloy, i szukaj kamieni. No dobra, chcę ci pokazać, dobra. Jak z nich korzystać. Mogą być. Za mną. Zacząłem szukać jeszcze przed tym, jak on mi powiedział. Aha, symbole mówił, jak bardzo mnie słychać, patrzcie. No dobra. Jakoś przyzwyczaiłem się, słuchajcie, do biegu z shiftem. Nie wiem, tutaj L każą wciskać. Ale chyba z shiftem też będzie ten bieg. A nie, czekajcie, L wcisnąłem, co to jest? To jest mapa. Mapa, dobra, wracamy. Nawet nie wiedziałem, że to jest mapa. No czekaj, no przecież te kamienie miałem zbierać. No idę, moment. Co on taki niecierpliwy? Aloy, tutaj. No słyszę, spokojnie. Saraching stopping, jak ja to mówię. Nie marnuj czasu. Nie marnuj, ale kamienie muszę zebrać. Nie marnuj czasu. Nie marnuję, spokojnie. Widzisz, stado. Dobra, czas trochę porzucać. Ale kamienie nic nie zrobią maszynom, prawda? Nie, no. Odwrócą ich uwagę. A, to jedynie tyle. Pułapkę. No. Tamta czujka, o tam. Trzeba ją zdjąć, inaczej stado ucieknie, zanim uda nam się do niego zbliżyć. Mm-hmm. Nie rozumiem, jak? Maszyny rozmawiają ze sobą, Aloy. O, masz. Można je uciszyć. Zostań tu na krawędzi. Dobra. Na mój sygnał. Rzucisz kamienie i ściągniesz do mnie czujkę. Dobra. Czekaj na mój sygnał. Spoko. F. Dobra. Aloy, rzuć tu obok mnie. A gdzie on jest? Dobra, udało się. O kurde, zabił go, no. Nie no. Już. Chodź, dziewczyno. Gotowe. No idę. Zbadaj zniszczoną skałę. Szkoda. Myślałem, że obejrzę sobie to stworzenie z bliska. Zbierz surowce, to nauczę cię, jak robić strzały. Dobra. Zbierz surowce, Aloy, i słuchaj mnie. No dobrze. Zbierz łodygi marszczyny. No ale jeszcze czekaj, no przecież jeszcze te kamienie są. A, tu jest ten marszczyn, dobra. Widzę, że udało ci się zdobyć łodygi marszczynu. Ta. Zrób drzewce strzał, a z odłamków metalu groty. Dobra, moment. Widzę, że coś jest do zebrania, to zbieram, nie? Tu jeszcze coś mamy, moment. No dobra. Tap, aby otworzyć koło broni. Otwieramy. A, to muszę trzymać. Wybierz za pomocą... Czekajcie, jak to się robi. Strzała myśliwska, brak broni. Wytwórz. Aha. Dobrze. Nigdy nie skończą ci się strzały, jeśli znasz się na rzemiośle. Aha. Ale tu już więcej nie mogę wytworzyć. A, bo mam 20 z 20. Dobra, spoko. Gitara. Wypróbujmy te strzały. No, wypróbujmy. Dobra.
No i co? Tutaj. Ukryj się w trawie. Tylko cicho. Dobra. Czas na twoją pierwszą zdobycz. O, masz. Biegu. Jedna ze słabszych maszyn. Ale nawet słaba maszyna potrafi być groźna. No właśnie. Musisz być ostrożna. Uważnie obserwuj ofiarę. Dobra. Ma grubą skórę. Dobra. Ale posiada także czułe punkty. Dobra. Na przykład oko. O, masz. Czy ja wyceluję w to oko teraz? Jak to oznaczyć? Aha, dobra. Pał. Zbiornik na grzbiecie. Dobra. Czy to słaby punkt? Tak, jak to odgadłaś? Urządzenie. Pokazało mi. Ta zabawka? Nie wygłupiaj się. Upoluj tego bieguna. Celuj. Jeszcze raz! Coś mi chyba nie poszło najlepiej, no ale... Dobrze się dziś spisałaś. Ale musisz się wiele nauczyć. No na pewno. Jutro znowu poćwiczymy. Dobra. Co to było? Ten chłopiec. Ten, który biega z wojownikami. Za mną, Aloy. Szybko. Dobra. Gdzie on leci? No, lecimy, lecimy. Lecimy, nie śpimy. O. O kurde. To się narobiło. Jestem bezsilny. To kwestia czasu, zanim maszyny go znajdą i poturbują na śmierć. A jak strzelę, to bestie spanikują i go zadepczą. Widzę, jak one chodzą. Przestań zmyślać. Serio, prześliznę się. Zabraniam. Aloy. No i co teraz? Ja pierdzielę. Czekajcie, jak to oznaczyć ten cel? Oznacz cel oznaczony. I teraz co? A gdzie ten ranny chłopiec?
Muszę zrobić to cicho i powoli. O nie, ta czujka mnie zobaczyła. No i co teraz? No tak. To żeśmy narobili. Muszę iść cicho i powoli, żeby się przekraść obok nich. A, czyli muszę się przekraść obok nich. O nie, ta czujka mnie usłyszała. No jak ci usłyszała? Przecież... Przecież po cichu przyszedłem, no... Muszę zrobić to cicho i powoli. Czekaj, no to już niech to... Ale jak to zrobić, żeby to mnie nie zauważyło? No teraz będzie szło, patrzcie. To poszło nie tam. Nie mogą mnie zobaczyć. No to ja wiem o tym. O, trzeba się cofnąć, bo ten znowu już patrzy. Aha, tamten będzie zawracał, no dobra. To jak zawraca, to okej. To idziemy do przodu, dobra. Muszę uważać. Wiem. Zbierzmy ten morszczyn, czy tam jak to się cudo to nazywa. Włączmy ten tryb teraz, słuchajcie, podglądu. No i teraz on będzie zawracał, dobra. Skoro on zawraca... Muszę zobaczyć ich ścieżki. No wiem, wiem. Żebyśmy zdążyli tutaj wejść w tą gęstszą trawę. Prawie jestem. No wiem. Dobra. Teraz on zawróci. Niech zawraca. I wtedy jak zawróci, to my pójdziemy dalej. Taki mam plan. Dobra, poszedł. To my idziemy dalej w takim razie tutaj. Tam jest. No widzę, widzę. Hej! Co? Jak? O! Za mną. I teraz co? Gdzie mam iść? Tutaj podaje mi, że mam iść. Dobrze, włączmy ten tryb. Tam coś idzie. Dobra. Nauczyłaś się ich unikać.
Dobra. Jak ty to robisz? Dobra, włączmy ten tryb ścieżki. Ale tu nie podaje, patrzcie, którą tam idzie. O nie, ta czujka mnie zobaczyła. No nie, no jak cię zobaczyła? O masz. No nie, ciężko to przejść, powiem wam. Ciężko to przejść. No dobra, na razie idziemy tutaj. Dobra, tamte se idzie tu. To niech se idzie. O nie, ta czujka mnie zobaczyła. Znowu? Dobra, idziemy na razie do przodu. Nauczyłaś się ich unikać. Aha, czyli to tędy chodzi. No dobra, to niech to se tędy przejdzie. Bo ona zawraca, dlatego mnie zobaczyła. Dobra, musimy iść tędy naokoło. Jak to możliwe? Ono możliwe. Gdzie ona jest? Tu jest. No dobra, chodźmy do przodu może. Udało się. Więc to nie zabawa. Zaraz. Wszechmatko, błogosław. Wam obojgu. O, hej! Ocaliła mnie. Ja chciałem chłopcze, tylko... Zawrzyj usta. To wyżurki oboje. A ona? To bezmatka. Chodź już. Do serca matki. Ty. Nie powinien z nami rozmawiać. To łamanie zasad. Do domu. Za mną. Znam drogę. Zawsze jej usta, chłopcze. Zawsze jej usta. Zawsze jej usta, chłopcze. Zawsze jej usta. Czyli misja główna zaliczona. O! Idź sobie bez matko! O, może to weźmy, wybierzmy? Hej! Dzieci, odsuńcie się. Wracać do odbierania. Krwawisz. Pokaż mi to.
No, stój. Opatrzę. Czemu? Czemu jestem wyrzutkiem? Aloy, nie pora na to. Kto był moją mamą? Aloy, przecież ci mówiłem. To wiedza nie dla nas. Byłaś noworodkiem, gdy przyniosły cię matrony. Czyli matrony, one wiedzą? To nie takie proste. Czy wiedzą? Aloy, nie możemy. Jak zrobić, żeby mi powiedziały? Matrony? Być może jest sposób. No to powiedz! To niebezpieczne. Jak? Wymaga lat szkolenia. Mam to w nosie! Jak to zrobić? Powiedz mi! To próba. Obrzęd przejścia jest co roku. Ci, którzy ją przejdą, zostają wojownikami, a zwycięzca może prosić o nagrodę. Nagrodę? Tak. Cokolwiek tylko zechce. Zrobię to! Wszystko jedno jak. Zwyciężę w próbie. Dobrze. No to zacznijmy więc. Szkolenie jest ciężkie. I potrwa wiele lat. Zacząć trening? Tak. Chodź. Dobrze, na dzień dzisiejszy tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć!